Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek firmy SteelSeries 5H V3. Są to słuchawki dedykowane graczom, słuchawki wyposażone także w mikrofon, kosztujące około 250 zł. Przede wszystkim jest to troszeczkę inna konstrukcja niż najbardziej znane słuchawki producenta, czyli Siberia. Jak widzimy, już sam kształt tych słuchawek jest inny niż w przypadku Siberii. Mamy inny kształt pałąka, jest on bardziej rozszerzony. Na początek, moi drodzy, garść informacji. Impedancja tych słuchawek to 32 ohmy, natomiast zakres częstotliwości od 16 Hz do 28 kHz. Tak więc to pasmo jest troszeczkę poszerzone w stosunku do najczęściej spotykanego pasma, czyli od 20 Hz do 20 000 Hz. Jeśli chodzi o zastosowane membrany, w przypadku tych słuchawek wydaje mi się, iż są to 40 mm konstrukcje, nie 50, ponieważ same muszle są troszeczkę mniejsze niż na przykład w Siberiach. Jednak mimo wszystko taka wielkość przetworników zapewnia bardzo, bardzo dobry dźwięk. No i przede wszystkim to, co w tych słuchawkach jest po prostu świetne, to komfort użytkowania. Zobaczcie. Same nauszniki mamy z takiej bardzo, bardzo miękkiej gąbki obitej skórą, która świetnie dopasowuje się do głowy, do uszu. Słuchawki typu zamkniętego zakrywają całe uszy. Też bardzo fajnie używa się ich, jeśli ktoś nosi okulary, nie uciskają oprawek. U góry również mamy bardzo fajną, mięciutką gąbkę, która super dopasowuje się do głowy. I słuchawki absolutnie nie cisną. Jeśli chodzi o sam wygląd, bardzo fajne cechy, ponieważ praktycznie całe słuchawki są matowe, poza niewielkimi obwódkami tutaj przy nausznikach z błyszczącego plastiku, nie ma absolutnie żadnych błyszczących elementów. Jeśli chodzi o zakres ruchu słuchawek, wyginają się w ten sposób i troszeczkę na boki. Zobaczcie. Natomiast regulacja jest standardowa. Rozsuwamy po prostu pałąk. Możemy je rozsunąć naprawdę do bardzo dużej wielkości. Też dzięki temu wydłużonemu pałąkowi dopasują się naprawdę do każdego świetnie. Tak więc jeśli chodzi o wygląd słuchawek, jest on taki dość prosty, minimalistyczny, surowy. Co może oczywiście ucieszyć wielu graczy, ponieważ nie każdy lubi błyszczące plastiki, podświetlenia, mrugające jakieś diody. Dlatego ta prostota w przypadku tych słuchawek jest naprawdę fajna. Jedyne kolorowe elementy, jak widzicie, to jest wyściółka membran oraz logo producenta i napis SteelSeriesa. Poza świetnym przyleganiem do naszej głowy, także rewelacyjna jest waga. Słuchawki są bardzo, bardzo lekkie, dzięki czemu po prostu nie czujemy ich na głowie. Można siedzieć 2-3 godziny i cały czas odczuwać wielki komfort płynący z użytkowania. Słuchawki te zostały też tak zaprojektowane, aby były łatwe do przewiezienia w podróży. Zobaczcie. W ten prosty sposób odłączamy sobie pałąk, zostają nam same nauszniki i bardzo, bardzo lekki pałączek. Dzięki temu możemy je wrzucić do plecaka, do walizki, możemy nawet rozłożyć je w kilku miejscach, dzięki temu, że rozłączają się aż na trzy osobne, niezależne elementy, bardzo łatwo je przewieźć. No i ponowny montaż również zajmuje kilka sekund. Skakują na swoje miejsce i wszystko jest już po staremu. Teraz zobaczcie, tutaj mamy mikrofon. Jest on elastyczny i wysuwany. Za chwilkę zrobimy sobie także test tego mikrofonu i taką przymiarkę. Natomiast jeśli chodzi o kabel, to podstawowy kabel ma 1,2 m długości. W komplecie mamy także 2-metrowe przedłużenie. Ale zobaczcie, to jeszcze nie wszystko. Jeśli odłączymy sobie przedłużenie, spojrzymy na kabel, zobaczymy, że ma on fajny oplot oraz oczywiście regulację głośności na kablu w postaci pokrętełka znanego chociażby z Siberii. Mamy także włącznik, wyłącznik mikrofonu w postaci suwaczka. Taki prosty, ale skuteczny. No i moi drodzy, jeszcze jedna fajna rzecz. Ponieważ zobaczcie, mamy taką końcówkę, gdzie sobie te mini jacki odłączamy. Zostaje nam takie mini USB, podłączamy z tym i mamy pojedynczego jacka, dzięki czemu oczywiście podłączamy ten zestaw słuchawkowy
bez problemu na przykład do smartfona, do tabletu, bierzemy ze sobą w podróż i słuchamy sobie po drodze. Bardzo fajne rozwiązanie. Ok, czas na małą przymiarkę. Pokażę Wam, jak słuchawki się reguluje i jak one przylegają. Wystarczy je troszeczkę wyregulować. Zobaczcie, przylegają super, nie uciskają, nie cisną ani w tym miejscu głowy, ani nie cisną uszu. Przez to, że konstrukcja pałąka jest taka, a nie inna, bardzo dobrze otaczają głowę. No i też te wszystkie mięciutkie poduszki robią swoje. Kolejna rzecz, bardzo dobrze niwelują hałasy, izolują po prostu od otoczenia. Ja w tym momencie swój głos słyszę mocno ściszony. To jest też bardzo dobra cecha, jeśli chcemy w spokoju pograć, posłuchać muzyki i nie chcemy słyszeć tego, co dzieje się wokół nas w domu. No i mikrofon, jak Wam pokazywałem, jest ukryty w muszli. Wyjmuje się go bardzo prosto. Możemy go sobie dogiąć do twarzy. Ok, myślę, że w ten sposób będzie dobrze. No i teraz będziecie mieli okazję posłuchać tego mikrofonu w akcji. W tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk z kamery. A teraz włączyłem już nagrywanie i w tej chwili mówię do mikrofonu, wszystko się nagrywa. Będzie to wplecione oczywiście w ten film wideo. Tak więc w tym momencie słyszycie mnie mówiącego do mikrofonu słuchawek SteelSeries 5H V3 i możecie sami ocenić jakość dźwięku. No i podsumowując, moi drodzy, słuchawki SteelSeries 5H V3 według mnie to niezwykle udana konstrukcja. Grają naprawdę świetnie, nadają się idealnie do gier, są lekkie, wygodne, nadają się również do słuchania muzyki, oglądania filmów jak najbardziej. No i cena około 250 zł, myślę, że jak na konstrukcję wykonaną z bardzo dobrej jakości materiałów, o bardzo dobrych parametrach, jest ceną niewygórowaną. Dlatego osobiście naprawdę polecam te słuchawki. A po więcej informacji zapraszam Was do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie i pozdrawiam Was. Cześć!